W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Przystępujemy do rozważania drogi krzyżowej, drogi, którą utorował nam Jezus Chrystus, a którą my, Jego naśladowcy, chcemy razem z Nim podążać, aby osiągnąć cel naszej ziemskiej wędrówki, życie wieczne w niebie. Naszymi przewodnikami będą ojcowie Kościoła. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja pierwsza. Jezus na śmierć skazany. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, jeśli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, samo zostaje, ale jeśli obumrze, obfity owoc przynosi. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja druga. Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Wkłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Naśladujmy naszego Pana, który chociaż był Bogiem, zniżył się do naszego stanu, aby nas podnieść do siebie, nie gardząc nawet krzyżem, aby przez własne poniżenie podnieść wszystkich. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja trzecia. Jezus upada po raz pierwszy. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. W naszym życiu pojawiają się upadki, podobnie jak na drodze krzyżowej naszego Pana. Lecz ważne jest, by pamiętać, że On podniósł się, by dokończyć swoją misję. Tak i my powinniśmy wstawać każdorazowo, ufając w Jego łaskę. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja czwarta. Jezus spotyka swoją Matkę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Wszystkie Twoje łzy i bóle, które znosisz za swoje dzieci, są znane Bogu i nie są daremne. Pamiętaj o Maryi na drodze krzyżowej. Jej miłość i cierpienie są wplecione w dzieło zbawienia. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja piąta. Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Kiedy pomagamy naszym braciom i siostrom w ich potrzebach, nosimy krzyż razem z Chrystusem. Każdy akt miłosierdzia i współczucia jest krokiem na drodze do zbawienia, nie tylko dla nich, ale i dla nas. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja szósta. Weronika ociera twarz Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Akt Weroniki, ocierającej twarz Jezusa, przypomina nam, że w każdym akcie miłości, nawet najmniejszym, jesteśmy w stanie spotkać twarz Chrystusa. Nie przechodźmy obojętnie obok cierpienia drugiego człowieka. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja siódma.
Jezus upada po raz drugi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. W naszym duchowym życiu, podobnie jak Chrystus, który upada po raz drugi, możemy czuć się przytłoczeni i słabi, ale nie jesteśmy sami. Bóg daje nam siłę, abyśmy mogli wstać i kontynuować naszą drogę. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 8. Jezus pociesza płaczące niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Chrystus, mimo własnego cierpienia, znajduje czas, by pocieszyć płaczące kobiety. To przypomina nam, że w naszym cierpieniu nigdy nie jesteśmy sami. Bóg zawsze jest obecny, by nas pocieszyć i dać nadzieję. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 9. Jezus upada po raz trzeci. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Upadając po raz trzeci, Chrystus pokazuje nam, że droga do zbawienia może być pełna przeszkód i trudności, lecz przez Jego przykład uczymy się, że nasza wytrwałość jest cenna w oczach Boga. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 10. Jezus z szat obnażony. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Obnażenie Chrystusa z szat symbolizuje ostateczne odrzucenie przez świat, ale także pełne oddanie się woli Ojca. W naszym życiu czasem musimy zostać obnażeni z naszej pychy i lęków, aby prawdziwie naśladować Chrystusa. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 11. Jezus przybity do krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Przybicie do krzyża jest kulminacyjnym aktem miłości Chrystusa do nas. Przez przyjęcie tego bólu i cierpienia, przez to Jego upokorzenie, pokazał nam, jak daleko Bóg jest gotów pójść, aby nas zbawić. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 12. Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Śmierć Chrystusa na krzyżu jest mostem między Bogiem a człowiekiem, przez który możemy przejść do życia wiecznego. Jego ofiara otwiera nam drogę do zbawienia. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 13. Jezus zdjęty z krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. To, że Jezus zostaje zdjęty z krzyża i powierzony w ręce swoich bliskich, przypomina nam o miłości i wspólnocie, które są sercem chrześcijaństwa. Nawet w śmierci Chrystus łączy nas ze sobą. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 14. Jezus złożony do grobu.
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Złożenie Chrystusa do grobu wydaje się końcem, ale w rzeczywistości jest to obietnica nowego początku. Nasza wiara w zmartwychwstanie daje nam nadzieję, że śmierć nie ma ostatniego słowa. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Na zakończenie tej drogi krzyżowej pomódlmy się na intencje wyznaczone na ten miesiąc przez papieża, aby uzyskać dar odpustu zupełnego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.